Powiedziałam, Stef, jak kiedyś podpadniesz, to ci zabieram tę kryształową kulę. I moje dzieci mówią, mama, gdzie ty masz tą kryształową kulę? Ja mówię, nie wiem, coś mi uderzyło wtedy do głowy, oddałam Stefowi. Więc nie mam tej kryształowej kuli, jest tutaj u Stefa w szkole, jak wspominam. Pięknie, nie mam chyba ani jednego negatywnego wspomnienia z tym programem, jakiejś presji, stresu. Przede wszystkim wyniosłam z niego całe miejsce, to mówi, że miłość do Sycylii, do Stefano i do mojego przyjaciela, więc to jest dla mnie najcenniejsza rzecz, jaką wyniosłam z tego programu, czyli Stefciu w moim życiu od tylu lat i miłość do Sycylii. Byłam ze Stefem na Sycylii już chyba 3 czy 4 razy. Także to jest najpiękniejsza rzecz, jaką wyniosłam z tego programu. Jaki taniec najbardziej wspominasz do dzisiaj? Współczesny. To samo powiedział mi Stefano. Bo to była moja historia i Stef o tym wie. To była moja historia. Współczesny plus waltz do Everybody Hurts R.E.M. Ale widzisz, Stef powiedział, że współczesny. Tak. Bo to była moja historia, dlatego... Nigdzie nie Stefciu mnie zna. Tak, no, taniec współczesny. A czy gdybyś dostała taką propozycję, gdy wzięcia tak. udziału jeszcze od razu, nie tak. ma, bez tak. zastanowienia Ale się. Oczywiście, no, tak. Wspierałaś teraz też Anitę Sokołowską w Tańcu z Gwiazdami. To już była 14. edycja, więc trochę czasu minęło, 10 lat. Wygrała zasłużenie, twoim zdaniem? Bo była duża rozbieżność w komentarzach między wyrównanym tak naprawdę poziomem. Jeszcze zamknięte macie, nie? Między wyrównanym poziomem Roxany Węgiel i Anity Sokołowskiej. Anita jest przede wszystkim przepięknym człowiekiem. Znam Anitę i jest przepięknym człowiekiem. I to, że ona pięknie tańczy, to jedno. Ale Anita też opowiadała piękne historie i pięknie je opowiadała. I te ich tańce były w dużej mierze o niej. Uważam, że absolutnie zasłużenie wygrała. I pamiętam, że byłyśmy z Małgosią Sochą raz na widowni i się obie popłakałyśmy. Jak była zapowiedź Anity, ona coś opowiadała i ja tak siedzę z Soszką i mówię, nie rycz, też nie rycz, nie rycz, bo my tylko obie ryczymy. Bardzo nas wzruszało i bardzo jej kibicowałyśmy i cała ekipa przyjaciółek też jej bardzo kibicowała i uważam, że absolutnie zasłużenie. A komentarze, nigdy nikomu nie dogodzisz. Boże, jak ja wygrałam, też się nasłuchałam.